and gentlemen, now is the time for all you've been waiting for, the great final of the All Polish Pyramid Championship. It will be the great spectacle, and the actors will be the defending champion from Nowosielce, Radosław Babica! And the pretender from the Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki, Mariusz Skoleczny! Szanowni Państwo, to już ostatni mecz w piramidę, ostatni, ale najważniejszy, wielki finał i w zasadzie powtórka finału pierwszych Mistrzostw Polski w piramidę. Mierzą się bowiem Mariusz Skoneczny, który właśnie rozbijał, co za chwilę zobaczymy na powtórce. Bez punktu, ale także bez błędu. A jego rywalem będzie obrońca tytułu Radosław Babica. Radosław swój półfinał rozegrał wczoraj przeciwko Mieszkowi Fortuńskiemu. Mariusz dzisiaj dopiero zapewnił sobie awans dzięki zwycięstwu nad tym Maciejem Życińskim. No i jeżeli na podstawie półfinałów mielibyśmy wskazywać faworyta, to chyba lepiej w swoim meczu o finał zaprezentował się Radek Babica. O co gramy? Gramy o pieniążki. Tu będzie chyba 600 zł za pierwsze miejsce, gdyby mnie pamięć nie myli. Ale przede wszystkim o opłacony start na Mistrzostwa Świata w piramidę. To będzie na Syberia, więc długi, męczący, ale niewykluczone, że wyjazd zakończony szczęśliwym finałem. Już Radek zaczął wbijanie, to już 1-0, gram do trzech wygranych partii. Formuła się nie zmienia, 8 bil wbitych w partii daje punkt. No i Radek popisał się dobrym wbiciem, teraz będzie musiał jednak sięgnąć po jeszcze trudniejszy strzał. No i błąd. No i zobaczymy, teraz Mariusz Skoneczny. Mariusz dosłownie przed kilkunastoma minutami zakończył swój udział w rozgrywanym równolegle tutaj w Dębicy Dynamic Best of the East. No nie najlepiej zakończył ten turniej porażką 7-0, ale z niebyle kim, z Wojtkiem Szewczykiem i palił się wręcz do gry w piramidę, jakby szukając okazji do szybkiego rewanżu za tę porażkę, którą odniósł w dziesiątkę. Zobaczymy powtórkę, bo tutaj zdarzył się punkt Mariuszowi. I to po świetnym zagraniu. Oj, ależ animusz, ależ werwa. No Mariusza drażnić się nie wypada i chyba taka porażka z Wojtkiem Szewczykiem działała drażniąco. Tutaj Radek Babica, no na razie Radek może czekać. 3-1. Ten mecz może zakończyć się faktycznie po 5 setach, po 5 frame'ach. Jeszcze chyba w polskim języku nie ma takich oficjalnych z góry narzuconych i ustalonych nazw dla poszczególnych partii meczu, także dla elementu gry, więc te będziemy chyba wykuwać w toku kolejnych transmisji, bo na pewno tych na naszej antenie nie braknie. Mówię tutaj o piramidzie. No i pomyłka Mariusza Skonecznego. Czyżby Mariusz, tak jak wczoraj, Radek uderzył się w stół wyprowadzając gi. No i po raz wtóry trzeba mieć nadzieję, że nic się nie stało. 4-1 prowadzi Skoneczny. Jakby na potwierdzenie wyjmuje bilę. Jeszcze jedna bila, którą wbił Mariusz. No i teraz zobaczymy, co Radek, a może tak na szybko jeszcze zajrzyjmy do tabeli. Pula, Kudlik Piekarski, ten mecz w 1/8 finału, a więc o ćwierćfinał. Kolejna para, Ostrowski Maciuś, Śniegocki Borowiec, Adrian Borowiec. Tutaj nam wyrasta chyba troszeczkę na jedną z większych sensacji turnieju. Pokonał bowiem Wojciecha Sroczyńskiego. Dobrze też sobie radzi inny zawodnik, po którym, no cóż, no nie moglibyśmy obiecywać sobie jakiegoś świetnego występu.
Mówię tutaj o Macieju Augustiku, który zdaje się ma wyraźną przewagę w meczu z Patrykiem Statkiewiczem. No i ciekawym meczem też na pewno jest pojedynek Tomka Kapłana i Christiana Surdei. Ci panowie spotkali się, jeśli mnie pamięć nie myli, w ćwierćfinale Besta na Słowacji. Lepszy był Kapłan, który wygrał cały turniej. A teraz Radek Babica. No, błąd. Chyba, że nie. Nie będzie tutaj nic, co mogłoby dać Radkowi punkt. Zobaczymy powtórkę. Mocno Radek chciał tutaj przenieść ciężar gry. Właściwie jedną z bil dodatkowo na dół stołu. Mariusz atakuje bilę do środka. Świetnie, świetnie. 5 do 2 już teraz. No i zdaje się, że wystawia sobie kulę na strzał. Tak jest, znowu bardzo mocno. Chciał jeszcze sobie odbić od bandy żółtą kulę. To się niezupełnie udało. Natomiast cieszy taka logiczna, powiedzmy, konsekwencja, jaką Mariusz wykazuje. A teraz kapitalnie, brawa. Tutaj rozległy się także od instruktorki Wiktorii Nagornej, która no, chyba wie najwięcej na temat tego sportu spośród wszystkich zgromadzonych. Ale strzał naprawdę najwyższej próby. Sześć do dwóch. Jakieś konsultacje między zawodnikami, zapewne dotyczące punktów. Czyżby ósmy punkt Mariuszowi się przytrafił w międzyczasie? A więc jednak troszeczkę daliśmy się oczarować powtórką. To właśnie Wiktoria Nagorna, no, piramidowy ekspert, a także zawodniczka, która no, na pewno jest w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę startów na Mistrzostwach Europy w pula, jeżeli chodzi o uczestników tego turnieju. To już długie lata obecności tej sympatycznej Ukrainki wśród najlepszych kobiet w Europie. No i teraz rozbicie Radka Babicia, no, w piorunującym tempie, w piorunującym stylu. Mariusz wywalczył pierwszy punkt. To jest poprawne rozbicie, nie ulega wątpliwości, nie będzie faulu. Ale szansa dla Mariusza, tak jest, delikatnie. Zostawi sobie bilę blisko łzy i będzie robił z tego użytek skoneczny. No, ale 1 do 0 tylko. Wydawało się, że jest szansa tutaj na więcej punktów i przed podobną okazją na kilka punktów Radek Babica. Wysoki mostek nad skupiskiem bil w polu trójkąta. Bardzo mocno. To było trudne wbicie, tyle tylko, że nie przyniosło zamierzonego przez Radka efektu. Radek musi poszukać, być może będzie szukał czegoś w tych właśnie zgrupowanych na polu trójkąta bilach. Przypominam, trzecie miejsce, no to już pewne brązowe medale należą do Mieszka Fortuńskiego, który jeszcze gra w dziesiątkę, oraz do Macieja Życińskiego, który wdarł się na podium, stając się no, największą, powiedzmy sobie, sensacją turnieju, tak chyba możemy określić, to Mariusz. Czekamy także i my na to, co wymyśli Radek. Jakaś koncepcja już się narodziła. No i błąd. O, i
ta bila, która tutaj zostaje przy narożnej kieszeni, lewej, dolnej narożnej kieszeni, może być bardzo użyteczna dla Mariusza. Cały czas jest do rozgrywania. Być może to jest moment, by pomyśleć o tym, ażeby pozbyć się, chociaż nie myśl o tym, Mariusz, pozbyć się kuli. Teraz świetnie, 2 punkty. Nie, 1. Ale cały czas pod kontrolą Mariusza. Wypadki na stole, zobaczmy jeszcze raz. Bardzo pewnie tutaj rozproszył jeszcze dodatkowo kulę. I czyżby jeszcze jakaś kula w międzyczasie zniknęła ze stołu, kiedy oglądaliśmy powtórkę? Tak mi się wydaje, że troszeczkę inaczej wyglądał układ bil w tamtej narożnej kieszeni. Może warto policzyć na szybko bile. Nie, zgadza się. Wynik to 3 do 1, 12 kul na stole, 4 wbite przez zawodników, a więc nic tutaj się nie zmieniło, kiedy my delektowaliśmy się powtórką zagrania z konecznego. I teraz Radek Babica do trudnego składa się strzału. Załopotała później, no i to się może zemścić, to się w końcu musi zacząć mścić na zawodnikach, takie zostawianie bil w kieszeniach. Tylko trudno będzie Mariuszowi na pewno na tym bardzo dużym stole, tymi zdecydowanie cięższymi kulami, kontrolować prędkość. Ona jest kluczowa, dlatego tak mocno. Zapewne gdyby bliżej były, gdzieś tam w tej prawej górnej ćwiartce stołu były inne kule, Mariusz inaczej rozgrywałby ten układ, a tym samym podprowadza sobie świetnie do środkowej kieszeni. Bile tutaj też wprowadza takie pozytywne zamieszanie. No dobrze, teraz zaczyna wyglądać gra z konecznego. No to już jest próbka tego, jak chyba powinno się grać w piramidę, chociaż może uciekła nieco ta biała, ale dobry plan taktyczny realizuje Mariusz. I powiedzmy, że realizuje go skutecznie, tak w 80%. Teraz jednak koncepcja musi być zmieniona, ale otworzy sobie 2 kule kolejne sobie albo Radkowi. Jednak Radek Babica skorzysta z tego mocnego zagrania Mariusza. 6 do 1, no tutaj nawet okiem mrugnąć nie można, bo widzieliśmy, jak skończył się pierwszy set, a właściwie nie widzieliśmy i w tym rzecz. Teraz bardzo dobrze Radek podsuwa sobie bile, ale zagrywa za mocno. Bardzo dobrze Radek to wymyślił. Tutaj już Maciej Augustik zgłasza wynik. Zapewne wygrał. Chyba w przerwie między frame'ami ustalimy, w jakim stosunku. Teraz próba swojaka. No to było trudne. Kolejna szansa Mariusza. To będzie trudne zagranie, może być piekielnie widowiskowe. O, ależ niewiele brakło. No i Radku, chyba ostatnia szansa na remis w tym frame'ie. Na tacy ma podane teraz Babica przynajmniej kilka punktów. Ale nie korzysta z tego. Słyszałem, że właśnie grając w tak zwane swojaki, grając w taką grę treningową, być może nazwę pomyliłem, w każdym razie robiąc breaka z bilą w wózie z trójkąta, Rusłan Cinakow, co można zobaczyć na YouTubie, zrobił ponad 70 punktów. Także no, dowodzi to tylko tego, że można korzystać z takich sytuacji. I myli się Radek po zdobyciu 3. punktu. Tutaj przed Mariuszem no można szukać właśnie takiego trudnego zagrania. Jak to wygląda? To wygląda nieźle, ależ niewiele zabrakło. Z zadartego kija zagrywał skoneczne. I
teraz Radek zapewne będzie wykorzystywał środkową kieszeń. Pytanie tylko jak długo, bo zdaje się, że sposobi się mocniejszy strzał. No i świetnie, świetnie wyprowadza sobie kulę na strzał. Zostawia sobie bilę przy lewym górnym rogu. No i myli się także Radek Babica. Pytanie tylko, czy Mariusz Skłoneczny będzie w stanie z tego układu zrobić dwa punkty? Dość ochoczo do niego się zebrał. Jest jeden, czyli już 7 oczek na koncie Skonecznego i świetnie teraz pozycjonuje Mariusz na bilę numer, która może mu dać punkt numer 8. Tak jest, a więc 2-0 prowadzi Mariusz Skoneczny. Partia numer 3, no i zawodnik, który przy stole, więc Radek Babica. No cóż, on ma tutaj o czym myśleć tak naprawdę. On musi teraz rozpocząć taką sekwencję zagrań, która przynajmniej zbliży go do zdobycia kontaktowego punktu. No i ma szansę na takie rozstrzygnięcie jak najbardziej. Jest już pierwszy punkt, niezła kontrola bili zagrywającej. Ten mecz trwa już ponad 17,5 minuty. To tylko tak, aby zrobić sobie grunt pod dygresję i ciekawostkę. Mieszko Fortuński swój mecz, jeden ze swoich meczów w Piramidę, zdaje się pierwszy, skończył niespełna 7 minut. Także to było do dwóch wygranych partii. Teraz Radek już ma 2 oczka i chyba jest tutaj kilka kul, nad którymi przynajmniej na poważnie powinien się zastanawiać. Prawdopodobnie z kuli, którą teraz wbija, będzie chciał przenieść gdzieś na górę stołu. Tak jest, jest i trzeci punkt. Teraz stosunkowo długi, ale na pewno trudny strzał. Ale już z jaką łatwością Radek popisuje się po raz kolejny trudnym wbiciem. Troszeczkę chyba za mało odbiła się od bandy bila, którą zagrywał. Wyobrażam sobie, że intencją Radka było pozycjonowanie do tej, która stoi mniej więcej przy środku dolnej krótkiej bandy. I pomyłka, jaki użytek zrobi z tego Mariusz, no wiele zależy od tego, gdzie zatrzyma się bila, która zatrzymuje się w tej chwili. No tutaj jest swojak do zagrania, można by tutaj nawet kusić się o próbę takiego odprowadzenia bili najwyżej na stole, po którym zrobi się jakieś zamieszanie w polu trójkąta, ale to już będzie bardzo, bardzo trudne. I na pewno nie teraz Mariusz się do tego sposobi. No to nie jest złożenie, które daje stabilną postawę. Delikatnie i no, tylko pytanie, czy Radek się opamięta i spróbuje to jakoś wykorzystać konstruktywnie, bo to jest szansa na zdobycie pierwszego punktu, nie mam wątpliwości.
czy też tak jak ma to w zwyczaju, zagra to po prostu mocno. No to raczej nie będzie podtoczenie. Tak jest, zderzył się tam te kule. No chyba umiarkowanie zadowolony Radek może być. Dwa punkty dla Radka Babicy, a więc już tylko jednego oczka brakuje do tego, żeby Radek jeszcze wrócił do tego pojedynku. Zobaczmy jeszcze raz, no tutaj sporo szczęścia, nie ulega to wątpliwości. Na korzyść jest też taka, że udało się uwolnić jedną z bil, która była przy bandzie. No i teraz bila na punkt. Nie ma tego punktu, przynajmniej na razie. No i jeszcze takiego powrotu, w którym jeden z zawodników musiał nadrabiać 7 punktów, nie widzieliśmy. Być może pokaże go nam teraz Mariusz. No już jakiś plan ma. Dobrze, dobrze, ta kula wbita, tylko no lepiej, żeby ta biała została mu gdzieś w okolicach środka stołu. Jeszcze jeden punkt na wystrzał, ale z jaką łatwością wykonany. No i ta może się przydać, ta może być bardzo użyteczna. No jednak ciut za mocno. Pytanie, czy może teraz wykorzystując te kule Mariusz zagrać swojaka? Chyba nie, chyba rozsądnie jest spróbować trudnego strzału do środka, delikatnie. I zostaje ta bila na stole, zostaje w takim miejscu, że no za chwilę będziemy prawdopodobnie mieli w całym meczu 2-1. Tak jest, a więc Radek Babica wraca do gry. Tym razem rozbijał Radek Babica, punktu nie ma i za chwilę będziemy mogli wnikliwie ocenić jego zagranie. Tutaj blisko było tego, żeby żółta dała Radkowi kontynuację i pierwszy punkt. Tymczasem pierwszy punkt wędruje na konto Skonecznego. To jest taki układ, w którym prawdopodobieństwo znalezienia każdorazowo dwóch kul na punkt jest spore, bo zwłaszcza gdy się ma taką pewność wbijania, jaką pokazuje nam teraz Mariusz Skoneczny. Imponujące, 3-0. Strzelaninę sobie tutaj urządził Skoneczny, no 4 takie mocne strzały. No i tu widać po Mariuszu, przynajmniej patrząc na jego minę, że jest rozluźniony, czuje się chyba dość pewnie. 5! Naprawdę tak się chyba gra w piramidę, szanowni państwo, na całym świecie, parafrazując klasyka. Teraz lżej, tak jest. I czy to przyniesie efekt? No tak. Pierwszy raz widzę przez ten turniej, żeby bila załopotała w łuzie, ale ostatecznie wpadła.
No ale wiadomo, jak to jest, jak się jest w sztosie. 6, no teraz Mariusz znalazł tam sobie taką... To się mogło udać, tutaj któraś z kul mogła ponad wszelką wątpliwość znaleźć drogę do kieszeni. No możemy zobaczyć powtórkę, ale tu pewnie ze 4 musielibyśmy zobaczyć, żeby dokładnie przeanalizować to, co się wydarzyło. W każdym razie 6-0, ale nie pamięć nie myli, prowadzi Mariusz. No i Radek ma taki układ, z którego kilka punktów zrobić chyba powinien. No jest na pewno jeden, zaraz powinien być drugi, to będzie prawdopodobnie troszeczkę mocniejsze zagranie. No i czy tutaj są dwie kule na wagę tytułu Mistrzostwa Polski dla Mariusza Skonecznego? Na pewno jedna, która go do tego przybliżyć może, właśnie jest w grze, ale proszę bardzo. Jak na złość, skuteczność spadła. I otwiera się szansa przed Radkiem na kolejne punkty. Tutaj jeden jest niemalże jak na dłoni. Tak jest, czyli 2-6. Toczy się ta biała czyżby. No jest jeszcze lepiej, niż gdyby wpadła. Myślę, że tutaj Radek, gdyby naprawdę porzucił swoją strategię mocnych zagrań w takich sytuacjach, mógłby przynajmniej 4 punkty zrobić. Jest, w końcu. Przyszło opamiętanie, ale chyba pechowo. Chyba przykleiła się do bandy ta zagrywana kula. Tutaj Radek jeszcze jakiś paproszek zlokalizował. Więc swojak. Tak jest. 4 punkt dla Radka Babicy. I pytanie, gdzie zatrzyma się ta kula, którą właśnie Radek odbił? No, chyba trudno będzie ją jakoś konstruktywnie wykorzystać w tej chwili. Tutaj jest to coś takiego klarownego. No te dwie bile na środku stołu blisko siebie być może, choć byłoby to bardzo trudne, można by z nich skorzystać. Widzimy, tutaj jest jakiś odstęp między nimi, no ale raczej warto bardziej skupić się na lewej górnej kieszeni. Tak przynajmniej się, chociaż do środka tutaj Radek widzi szansę powodzenia. Jest punkt. Zobaczmy powtórkę. Jest bardzo mocna, aż wzbiła się w powietrze zagrywająca bila. Czy to będzie remis? Nie tym razem, chyba że nie, zostaje ta bila na stole i ona może być kluczowa dla losów tego finału. A to wszystko w zależności od tego, gdzie się zatrzyma. No, jestem w stanie wyobrazić sobie, że Mariusz Skoneczny pomyślał o kilkudziesięciu co najmniej innych miejscach, w których ta bila mogłaby się zatrzymać, by okazała się dla niego w pełni użyteczną. I zostaje jednak na stole. Ale nie próbuje tam Mariusz, Radek oczywiście, do lewej górnej kieszeni wciskać bil, przynajmniej na razie. Dziwne, to chyba miał być swojak z szansami na 2 punkty, tylko tak, no dość nielogiczna dla mnie decyzja. Być może troszeczkę już tutaj kamera oszukuje, w każdym razie Mariusz teraz popisuje się kolejnym pewnym zagraniem, no i tutaj chyba
bardzo efektownie ten finał może się skończyć. Bila na tytuł mistrza Polski w piramidzie dla Mariusza Skonecznego. Czy już teraz? Tak jest, kapitalnie. Mariusz Skoneczny nowym mistrzem Polski w piramidzie.